często mówię, że najpierw jestem filozofem, a potem księdzem. Ale w życiu to rozmaicie bywa. Dzięki temu, że jestem księdzem, mam niezwykle głęboki wgląd w sprawy ludzkie. Po drugie, tylko dlatego, że jestem księdzem, mogłem w tym czasie uprawiać filozofię w sposób wolny, nieskrępowany. To był paradoks jakiś, ale aby być człowiekiem wolnym w Polsce w tych czasach, trzeba było być księdzem. Bóg jest Bogiem ludzi wolnych i Bóg jest Bogiem ludzi myślących. Dlatego jestem bardzo głęboko przekonany, że tutaj nie ma żadnej sprzeczności. Ja nie rozumiem tego problemu sprzeczności pomiędzy myśleniem a wiarą, a religią. W obronie pracy doktorskiej został zdjęty z niego obowiązek wikarego na Grzegórzkach i został przeniesiony na ulicę Świętego Marka. I tam został też pracownikiem, czy powiedzmy wykładowcą. Wykładał filozofię na Wydziale Teologii. To było malutkie mieszkanko, to był jeden pokój i taka kuchenko, łazienka, w której stało łóżko rozkładane, takie to metalowe, że jak był gość jakiś, to można było rozłożyć. I ściany były zastawione półkami, tylko otwory okienne były i na kaloryferze, wszędzie były książki. Wszyscy się dziwili, jak może nie mieć samochodu. Jak ja mu czasem mówiłam, wuju, czemu nie masz auta, tylko trzeba się tłuc z tym plecakiem, tymi autobusami wiecznie. Tam mi pokazywał biblioteczkę, tam stał Husserl, Heideggery i różne takie i mówi, to jest mój Mercedes. To. W tym okresie, jak ja mieszkałem na Marka, 2 lata on był na stypendium w Belgii. Pamiętam, żeby nie było tygodnia, żeby z Louvain nie przychodziły jakieś do rodziców, do starego Sącza kartki. I on w tych kartkach zawsze jakąś relację rodzicom zdawał, gdzie jest, co robi. Natomiast co jakiś czas na przykład pisał, że nieprzeciętnie drogie książki. Nie? Do Louvain wyjeżdżaliśmy na rok. Kardynał Wojtyła otrzymał te stypendia z Uniwersytetu Louvain. Ja byłem stypendystą przed księdzem Tischnerem w 66 i 7 roku. On natomiast pojechał w 68 i 9. A mieszkaliśmy w Willi Saint-Jean. To była własność profesora Morena, fizyk. Było nas tam zazwyczaj około 12-14. Jednego razu, jak opowiadano, kiedy tam był Tischner, coś zniknęło z lodówki. I pani przy kolacji powiada tak, trochę tego podniesionym tonem, powiada, że tutaj mamy dom, którym gospodarujemy, drzwi się tutaj nie zamyka, nie ma kluczy, ponieważ nie ma ludzi, którzy by zabierali nie swoje. Ale mówi, rzeczy, które są w lodówce, są rzeczy do dzielenia się. Mówi, to jest mięso, jest do dzielenia, chleb jest do dzielenia, to jest do dzielenia. A mówi, gdy chodzi o kobiety, i Tischner wtedy powiedział, mówi, elles sont aussi pour partager? Pytanie, to one są także do podziałów. Wreszcie wszystko, całe towarzystwo wybuchło śmiechem i w ten sposób rozładował całą tę sytuację, ale ten dom
świętego Jana Chrzciciela, który miał opinię takiego domu prowadzonego mocną ręką, jakby trochę stracił to ostrze twardego, solidnego wychowania. Myśmy korzystali z książek, bo ich tu nie było. Ja zawsze miałem na biurku masę tych książek, bo nie mogłem kupić potem, jak to przewieźć do Polski. To był problem, nie wolno było. Tam się robiło notatki. Te notatki ktoś to tam nam później przywoził do Polski, znajomi. Po prostu myśmy tam pożerali książki. Wykorzystywaliśmy ten czas, żeby się naczytać. Naczytać. No i przywieźć przynajmniej tu, jeżeli już nie w teczce, te książki. Józiu jakoś zbliżył się, zaczął pisywać do tygodnika czy do Znaku. No ile pamiętam, jeszcze w latach 50., no albo potem lata 60. To jest no przede wszystkim dość regularne pisywanie do miesięcznika Znak. No i potem też coraz częściej do tygodnika. To był ten czas, kiedy na pewno był bardzo zafascynowany tamtymi ludźmi, też tamtym sposobem myślenia o Polsce, o Kościele. Tutaj myślę, że to te lata 60. były też dlatego ważne, że nie wiem, z jednej strony to Louvain, prawda, z drugiej strony Sobór Watykański II i też nowa wizja Kościoła, która też najlepiej była odzwierciedlona w tekstach zamieszczanych w Znaku czy w tygodniku. I to byli ludzie, którzy no, żyli tym Soborem. Myślę, że w tym środowisku krakowskim, a więc Pietraszko, Wojtyła, Maleska, Turowicz, myśmy nie przeżywali jakiegoś szoku soborowego. Myśmy żyli w kierunku soborowym. Czy ten pobyt w Louvain nam pomógł? No, niewątpliwie. Dlaczego? Dlatego, że tam zapoznaliśmy się także z tekstami tych myślicieli, tych teologów, którzy Sobór przygotowali. Kraków wtedy stanowił pewne środowisko bardzo silne i ciekawe, promieniujące, w którym obecność arcybiskupa była szalenie ważna. Nadawał styl, chociaż nie dominował. Pamiętam takie wydarzenie, było jakieś jubileusz tygodnika, jakieś święto. Z naszej zgrzebnej redakcji zsunięto biurka, przykryto papierem pakunkowym, na tym tam śledzie ryby, kiełbasy, jakieś tam wina. I tłum ludzi się kotłował, powoli wygasała ta uroczystość. I w pewnym momencie właściwie redakcja, ci ludzie związani z redakcją, przy tych stołach już takich wytłuszczonych siedli. I arcybiskup, czy nawet może już kardynał, chyba kardynał Wojtyła także. I rozpoczęła się dyskusja o tygodniku, o sensie tego, co robimy, właśnie taka wielka programowa dyskusja, analiza sytuacji. Bardzo ważna rozmowa, spontaniczna, która trwała do późna, bardzo wieczór. Na drugi dzień tu przychodzą do redakcji ludzie zaspani, któryś mówi, a ten Wojtyła, mówi, on tak nie wygłosił nic, nie miał biskupiej sutany, tylko w czarnej przyszedł. I wtedy Krzyszkowski z Warszawy, Henryk, mówi, barany, jodź, siada wasz arcybiskup, kardynał metropolita z wami w tym zaplutnym stole, podpiera się łokciami i rozmawia z wami tak, że zapominacie w ogóle o jego urzędzie, to jest jeden z was. Przyjedźcie do Warszawy. Czy tam to było w ogóle do pomyślenia? Widzę go, jak idzie plantami na seminarium, na uniwersytet. Jest taki jakiś jesienny chłód, jakiś taki mały deszcz, mgła taka typowo krakowska. On swoimi długimi krokami w stronę uniwersytetu, ale bez teczki. Zgubił gdzieś teczkę, czy zapomniał, a na ramieniu tutaj ma stos książek. Niesie na seminarium te książki, a na samym szczycie tych książek kałamarz i pióro. I to było takie zdumiewające, jak on obejmuje ten kałamarz i pióro, te książki i wielkimi krokami na uniwersytet, na
ćwiczenia z etyki społecznej wtedy. I ten obraz jakoś tak utkwił mi w pamięci i do dnia dzisiejszego przysłania wszystkie obrazy, nawet te, które są dzisiaj tak znane, obrazy z Watykanu. Była w tym jakaś taka prostota, rozmach i pasja. Atmosfera w znaku była naprawdę znakomita. Atmosfera przyjaźni, jakiegoś takiego wspólnego zrozumienia, jak to się mówi, nadawania na tych samych falach. Mimo że rzeczywistość no, była jaka była, prawda, i wiele było kłopotów niekiedy, dlatego że szalała cenzura, trzeba było niekiedy cały numer dosłownie przewracać do góry nogami, dlatego że cenzura nie zostawiała tam, zostawiła tyle, że nie wystarczyło na numer, prawda, trzeba było wszystko robić od nowa. Cóż on wnosił? Wnosił przede wszystkim swoje zachwyty. Ksiądz Tischner myślał obrazami i w zachwycie. Jeżeli coś go nie zachwyciło, to go nudziło, to już o tym nie myślał. Dawał sobie spokój. Nie. I tymi zachwytami on nas zarażał w redakcji. Zarażał nimi przede wszystkim naczelnego redaktora Hannę Malewską. Myśmy dokonali wspólnie pierwszego polskiego przekładu Heideggera, jego co to jest metafizyka, czy czym jest metafizyka. I no, po wielu, wielu trudach udało nam się dobrnąć do końca, przynieśliśmy tekst do Malewskiej, ona zaczęła to czytać i mówi, słuchajcie, tu chyba powinno być nie. Tekst trudny jak diabli, prawda? Ona czytała go po raz pierwszy, ale miała nosa nieprawdopodobnego. Hanna Malewska była dla niego autorytetem. Ona dla wszystkich nas była autorytetem i to takim, od którego nie było odwołania. Jej słowo się liczyło. Ten słynny pierwszy tekst, który mu odesłano z tym, żeby sobie właśnie jednak nad nim trochę popracował, no to zrobiła to pani Hania Malewska i to było w latach 60. Zresztą Tischner był jej zawsze bardzo wdzięczny, a ona go skądinąd bardzo ceniła i właśnie ten no, znak jednak redagowany jeszcze przez Malewską do początku lat 70. to było właśnie miejsce, z którego Tischner w świat wystartował jako pisarz, jako ktoś, czyje zdanie się liczyło, kogo tekstów się szukało i tak dalej, i tak dalej. I w latach 70. no, to była już taka postać tego środowiska. W 70. roku zaczął kazania w kościele świętej Anny. Tłumy były i to zawsze mnie ciekawiło, bo to ludzie przychodzili z magnetofonami, nagrywali. I zdarzały się też takie przypadki, że po kazaniu wychodzili. Jako duszpasterz pracowników naukowych miał swoją mszę świętą o godzinie 13 w niedzielę. I na tą mszę świętą coraz więcej ludzi chodziło, coraz więcej. I w tych kazaniach on przedstawiał nie tylko naukę Kościoła, ale także współczesną filozofię, co było szalenie ciekawe, ponieważ ze współczesnej filozofii prawie nam nikt nic w ogóle w Polsce nikt nie mówił. Myślę, że w naszym beznadziejnym świecie jedno jest w sprawie nadziei niezwykle ważne. Trzeba człowiekowi poznać tajemnicę rozpaczy. Trzeba się nauczyć patrzeć w oczy własnej rozpaczy. Dopiero wtedy odczujesz, że gdzieś u jej dna, u dna rozpaczy jest wielka, jedyna, niezwykła nadzieja. Ta nadzieja, która prowadzi każdego z nas nieomylną ręką w stronę Boga. Boga, który jest twoim Bogiem. Mówię mu, Józiu, ja ci przeczytam tu jedną rzecz. No i opowiadam o taką opowieść, jak się tłumaczy rabin młodym uczniom, że wiecie, każda rzecz, nawet najmniejsza na tym świecie, może nam powiedzieć o czymś,
innym, o czymś większym, o czymś nie z tego świata. No to taki młody Żydek pyta się, Rebe, no to co nam może powiedzieć pociąg? Czego ja się mogę nauczyć z pociągu? Pociąg. No wiesz, pociąg nam mówi, że w życiu przez 1 sekundę, 2 sekundy, jeżeli się spóźnisz, możesz stracić wszystko. No a telegraf? Co mi mówi? No wiesz, telegraf ci mówi, że tutaj za każde słowo trzeba zapłacić, każde słowo się liczy. A telefon? No z telefonu możemy się dowiedzieć tej jednej rzeczy, że tego, co, o czym my tutaj mówimy, słuchają tam. Na drugi dzień jestem w kościele. Na tym rozpoczęciu ksiądz Tischner wychodzi na ambonę, kościół pełny, święta Anna. A ten zaczyna. Pewnego razu w szkole rabinackiej młody Żydek pyta rabina tak i tak i opowiada całą historię. I kiedy powiedział, że wiesz, z telefonu możemy się nauczyć tego, że tego, o czym my tutaj mówimy, słuchają tam, w kościele ludzie wybuchli śmiechem. Myślę, że wtedy wielu agentów zgasiło może swoje te nagrywacze, czy tam, co tam mieli, no, bo to było tak piękne. Tischner miał taką markę, no tak był postrzegany, że jest niebezpiecznym księdzem, że jest księdzem, który właśnie trafia do ludzi. W gruncie rzeczy kłopot z Tischnerem, ówczesnych władz, ale też i prawdziwych Polaków, i dobrych katolików, polegał na tym, że Tischner chciał za wszelką cenę zrozumieć. Przede wszystkim zrozumieć człowieka. I to człowieka nie tego, nie bohatera i nie zdrajcę, tylko zrozumieć człowieka uwikłanego w cały kontekst historyczny, człowieka rozdartego, często przerażonego, który musi walczyć ze swoim własnym strachem i musi jakoś żyć. I tak naprawdę chyba on pisał i mówił do tych ludzi. Były takie dwie ważne postacie. To był biskup Pietraszko. Kazania Pietraszki były bardziej religijne. Kazania Tischnera były błyskotliwsze, może pod względem, ale były bardziej intelektualne. Jedna i druga osobowość była fascynująca. Zdanie i osąd księdza biskupa Pietraszki dla księdza Tischnera był sądem, ostatecznym osądem. On go tam przygarnął na parafii świętej Anny. Mówi, ty tu bądź ze mną. On się tam czuł jak u swojego ojca. U swojego ojca. To, co najbardziej, muszę powiedzieć, pozostało mi z tamtych czasów w pamięci, to są... to jest humor Tischnera. On, jego dowcipy, jego opowieści. Mówił piękne rzeczy, mówił na przykład mówił tą wspaniałą rzecz, jak przyjechali do Łopusznej z Krakowa i przyjechał taki komunista i dowodził, że Pana Boga nie ma. I po tym wykładzie pyta się, żeby tu były jakieś pytania. Nikt nic nie chciał mówić, ale wreszcie jeden góral wstał i mówi, piknieście mówili, że Pana Boga nie ma, nie może być Pana Boga, ale ja się was pytam, dlaczego nie ma gwoździ w spółdzielni? A on mówi, ja nie przyjechałem mówić o gwoździach w spółdzielni, ale wam wytłumaczę. I zaczął tłumaczyć, dlaczego nie ma tych gwoździ i tak dalej. Po 15 minutach skończył, mówi tak, piknieście powiedzieli, że gwoździ nie może być w spółdzielni, ale wam coś teraz powiem. Gwoździe w spółdzielni są. No właśnie. I koniec. Oczywiście jest rzeczą niewątpliwą, że Józef Tischner poszedł prosto do nieba, ale gdyby tak mnie ktoś spytał, za co? W pierwszym rzędzie. To powiedziałbym, że nie za pisanie. Będzie mu policzone przede wszystkim to, że przez długi okres czasu u świętego Marka
na ulicy Świętego Marka w Krakowie, w kościele, miał mszę dla przedszkolaków. On opowiadał takie anegdotki, historyjki, w których doszukiwał się jakiejś głębi o człowieku, taką na przykład, która mi utkwiła w pamięci. Opowiadał o stworzeniu człowieka, stworzeniu świata i stworzeniu człowieka. Jaką konkluzję powiada, no dzieci, a ze wszystkich stworzeń powiedzcie, które najbardziej się Panu Bogu udało. I wtedy wyszła taka śliczna dziewczynka ze złotymi włosami i powiedziała, ja. I Kiszner to odczytywał głębiej, coś takiego, co jest w każdym człowieku. Ten zachwyt sobą, który jest uwielbieniem Stwórcy. Józiu miał niesamowity dar podejścia do dzieci. To znaczy miał taki dar, że jak do tego dziecka sobie gdzieś tam podszedł i z nim rozmawiał, to dziecko było zupełnie jego. On go traktował poważnie. Myśmy mieli poczucie takiego bycia w centrum zainteresowania. Jak już tak coś do nas mówił, to my odpowiadaliśmy równie poważnie, no oczywiście na nasze możliwości. I to było fajne. I te dzieci na to bardzo dobrze reagowały. I w kościele no nie było ciszy oczywiście. Dzieciarnia biegała po całym Świętym Marku. Tam takim elementem scalającym i właśnie takim, który pozwalał jakoś te dzieci utrzymać w ryzach, był Bartek. To był taki misiu, niedźwiadek pluszowy, którego za mądre wypowiedzi, ewentualnie za dobre zachowanie się dostawało do domu na cały tydzień. No i nam się chyba nigdy nie udało go dostać. Albo może raz, no, ale tutaj nie mieliśmy szans. Józiu się lubił przekomarzać z proboszczem, profesorem Wacławem Świeżackim. No i pytał dzieci, powiedzcie mi dzieci, kto się bardziej Panu Bogu udał? Ksiądz Świeżacki który czy Bartek? Siedział w konfesjonale wtedy. A ksiądz Świeżacki siedział w konfesjonale, a dzieci wszyscy mówią Bartek, Bartek. Moja ciotka, siostra mojego ojca odwiedzała Tischnerów w Starym Sączu. No i tam się trochę mama Tischnera skarżyła, że Józek tak tęskni za Łopuszną, tak chętnie by tam przynajmniej od czasu do czasu przyjeżdżał. No i nadmieniła, że nawet on mówił, że jakby taką bacówkę w górach się udało zrobić, to taki kąt własny, to on by z tego chętnie korzystał. Jest takie zdjęcie u mnie w domu z czasów budowy, które przysłał z napisem z tyłu i tak to cholerstwo wygląda. To był jakiś jego kawałek domu w rodzinnym miejscu, w Łopusznej. Dobrym opiekunem tej bacówki można by było powiedzieć, i to jest historia niesamowita, jego sąsiad Wawrzech Kuchtów, nie? Bo Wawrzech Kuchtów taki był psycholog, że on wyczuwał ludzi, czy to są ludzie porządni, w cudzysłowie, czy nieporządni. Jeżeli szli porządni ludzie, to on jakoś ich skierował na tą bacówkę. Natomiast tych ludzi podejrzanych kierował wręcz w odwrotnym kierunku i obserwował, co będzie. Jacyś tam biskupi go odwiedzali, pomylili drogi oczywiście, bo tu wszyscy mylili i przyszli z tamtej strony i tam weszli na taką polanę, gdzie Leon Korkosow siedział. A to był taki człowiek z Łopusznej, który co drugie słowo to lubił se przykląć, nie? No a oczywiście jak siedział w górach, to się już prawie w ogóle nie golił, nie? Pewnie i nie za często się też mył pewnie. No więc po pierwsze jak ci biskupi tam wyszli, a szli po cywilnemu, no to on skąd mógł wiedzieć, co za ludzie idą, nie? To się go wystraszyli, no bo zobaczyli takiego zbuja. No ale się go pytają, gdzie tu do Tischnera? No a on im mówi, ja wam tu, no i przyklął se, powiem gdzie, nie? No i mówi im tak, pójdziecie tam, pieprzycie się w potok, z tego potoka wyjdziecie na wir i on tam gdzieś, kurwa, musi być, nie? Cztery osoby ode mnie z klasy z liceum siedzieliśmy u niego na bacówce. Z soboty na niedzielę się odprawiała msza na stole. Wuj się zawsze przygotowywał. To były takie kilkusekundowe chwile skupienia. Zawsze przed tym, zanim się zaczęła msza. I zawsze odsłaniał okno, jak to był wieczór. I mówi, zaprosimy tych z dołu. I takie przeistoczenie na bacówce w towarzystwie trzech osób, kiedy się odelało z półlitrowego garka, a ona była ze źródełka, to było to. Józiu prawie przebywał na bacówce.
prawda? Jak zwykle słucha radia. Słuchał i Wolnej Europy, słuchał i Głosu Ameryki, słuchał radia i wtedy słyszy głos. Wybór papieża, prawda? Papieżem zostaje wybrany Karol Wojtyła. Od razu wtedy ubiera się i zlatuje do wsi, żeby oznajmić, że Karol Wojtyła został wybrany papieżem. Pamiętam, że w momencie, kiedy został papieżem Karol Wojtyła, był u mnie na Wawelu, na takim spotkaniu, które się przeciągnęło długie godziny, bo myśmy go w gronie kolegów zaczęli namawiać na to, żeby przyjął biskupstwo krakowskie, jak mu się zaproponuje. Nikt z nas nie wiedział, czy mu zaproponują, czy mu nie zaproponują, ale widzieliśmy go jako człowieka, który mógłby wejść w te ślady Wojtyły i że byłoby to dobrym rozwiązaniem. Proszę sobie wyobrazić, że on się w tej roli zupełnie nie czuł. Bronił się rękami i nogami. W latach 80-81 byliśmy, no można powiedzieć, no bardzo tym, no przejęci tym ruchem Solidarności. Cieszyliśmy się, że Józia też tam, że Józio się w to wszystko wkomponował, że jest doceniany. Ale z drugiej strony też nas, no, były no pewne obawy, i które się z tym wiązały. Tu obawy, ale ja na przykład byłem bardzo dumny, nie? Bo to wtedy się okazało, że o proszę bardzo, tutaj stryjek się zaangażował w sprawy, które nas zawsze bardzo mocno poruszały. Byłam w Wiedniu w grupie różnych tam polskich studentów w 80 roku. Wuj do nas dojechał z Rzymu wtedy. I wtedy się zaczynało wszystko dziać w Polsce. Pamiętam, jak nie odchodził od telewizora praktycznie. Zachwyt nad obrazkami, które tamta telewizja pokazywała ze stoczni, był nieprawdopodobny. I też pamiętam taki kawałek, jak było zbliżenie na zdjęcie Ojca Świętego. To takie wuja powiedzenie, miał takie powiedzenie niesamowite albo niesłychane. Mrużył oczy i mówił niesamowite, tak przeciągając, albo niesłychane. To znaczy, że coś tam się już mu myślało. Wszedł kiedyś do redakcji. Mówi, no, przyjeżdża Lech Wałęsa z całą czołówką Solidarności do Krakowa. Taka pierwsza wizyta Lecha Wałęsy po sierpniu, prawda, po zwycięstwie. Jest uroczysta msza w katedrze i no i oczywiście Tischnera proszą, żeby wygłosił homilię do tych setek działaczy. I on przyszedł tutaj, siedzieliśmy z Mietkiem Pszonem i mówi, dobrze, ale to powiedzcie, co ja właściwie mam tym ludziom powiedzieć? Co byłoby tak rzeczą ważną, którą... No wierzę, że się chłop trapi i... No i wtedy nieśmiało, wiesz co, ty im po prostu podziękuj. Bo do tej pory nikt nie powiedział im słowa dziękuję za to, czego dokonali. Józef Tischner, jak to Józef Tischner? A wiesz, to jest dobra myśl, złapał się tego wątku i zbudował wokół tego wielkie kazanie, prawda? Jeden drugiego ciężary noście, a tak wypełnicie zakon Boży. Cóż znaczy być solidarnym? Znaczy nieść ciężar drugiego człowieka. Przeżywamy dziś niezwykłe chwile. Ludzie odrzucają maski z twarzy, wychodzą z kryjówek, ukazują swoje prawdziwe oblicza. Spod prochu i zapomnienia wydobywają się na jaw ich sumienia. Jesteśmy dziś tacy, jakimi naprawdę jesteśmy. Wierzący są wierzącymi, wątpiący są wątpiącymi. Niewierzący są niewierzącymi. Nie ma sensu grać cudzych ról.
Każdy chce być nazwany swoim własnym imieniem. Ta solidarność zrodzona z kart i z ducha Ewangelii nie potrzebuje wroga, nie potrzebuje przeciwnika, ażeby się umacniać, aby się rozwijać. Ona się zwraca do wszystkich, ale nie zwraca się przeciwko komukolwiek. Muszę powiedzieć, że zdziwiłem się, kiedy w czasie mszy na Wawelu jako kaznodzieja akurat wyszedł ksiądz Tischner. Miałem go zawsze za wysokiej klasy intelektualisty. Myślę sobie, jak on tutaj do tej delegacji Solidarności, co on powie. Ale przemówienie było bardzo jasne, proste. I myślę, że on chwycił taki bardzo prosty styl mówienia. Nie tylko mówił, że no, trzeba pracować etycznie, ale mówił także, że warunki muszą być, musi być wolność, żeby praca była w pełni szanowana, nie marnotrawiona. I to powiązanie, wydaje mi się, trafiło w to, o co walczyła Solidarność. Całe kazanie jego to oparte było właśnie na tym dziękujemy, a potem oczywiście było w tygodniku, odbiło się olbrzymim echem. I od tego momentu, potem etyka Solidarności, aż po zjazd, to przecież był ktoś, kto tą Solidarność tak umiał pokazać i tak umiał równocześnie na ciągle na nowo napełniać tą jakąś inspiracją najgłębszą, że pewnie musiało to budzić także jakieś poczucie kompleksów u innych ludzi i trudno mi nie powiedzieć, że to także grało swoją rolę. To, że to był właśnie kapelan Solidarności w sensie najbardziej takim, jakim można sobie tylko wyobrazić. No oczywiście, że ktokolwiek wyrobi sobie pozycję w społeczeństwie, to musi mieć już naprawdę bardzo dobrych przyjaciół, którzy by powiedzieli, chłopie, trzymaj się, dobrze robisz. Albo dobrze robisz, uważaj tu czy tam. Generalnie rzecz biorąc, to jest postawa zazdrości. A po co on tam, Boże, coś na tym zna? No, oczywiście to nie jest takie łatwe, bo ja nie sądzę, żeby Tischner w tamtych latach zmierzył się z problemem wolności i solidarności w pełni świadom, co to do końca jest. Ale wydaje mi się, że jego wielkość polega na tym, że on umiał się z tym zmierzyć. Jest coś takiego jak instynkt zjazdu. To się daje czuć, to się daje widzieć. Czasami bywa gorąco, wieją rozmaite wiatry, skrzydła tego wiatraka trzeszczą. Wydaje się, że lada chwila pękną. Potem przychodzi powiew światła i rozumu, młyn rusza i oto zaczyna się sypać pierwsza mąka tego niezwykłego młyna. Pozwólcie, że przypomnę słowa świętego Pawła, który do podobnych ludzi, co my, w podobnej sytuacji, tak pisał. Dlatego odrzuciwszy kłamstwo, niech każdy z was mówi prawdę do bliźniego, bo jesteście nawzajem dla siebie członkami. Gniewajcie się, a nie grzeszcie. Niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce. Myślę, że wielką wartością tego zjazdu jest fakt, że ludzie tutaj porzucili kłamstwo. Znał mój sposób myślenia, rozszyfrował mnie dość szybko, więc
nie było potrzeb naszych kontaktów. Rozumieliśmy się na mruczanko. Słyszałem go wystąpienia w różnych miejscach, czytałem parę tekstów. Wyjątkowo mi odpowiadał sposób myślenia i wyciągania wniosków. Więc jak mówię, zaliczyłem go do ludzi wybitnych, wielkich, którzy nie przeszkadzać im w pracy. Dlatego nie przeszkadzałem. Wiedziałem, że robi dużo, wiedziałem, że dobrze. I to tylko na tyle mnie to interesowało. To był człowiek, który pomagał właściwie zrozumieć siebie samego, zrozumieć czas. I myślę, że ta rola była ogromna. I to była rola, którą chyba sobie wybrał Kirchner, że nie jest jego sprawą być aktywistą, tego kazania na Kongresie Solidarności. To był właściwie taki wyjątek, kazanie na Wawelu. A to nie był człowiek, który pchał się do komitetów, działań, koru, nie wiem, SKS-u. Tylko to było trochę tak. Wy działajcie, jestem z wami obecny, ale ja wam dostarczę takiego gęstego tworzywa do przemyśleń. I to było trudniejsze, bym powiedział. Ja chcę mieć władzę, ale inną. Tą, która wypływa z argumentacji, z meblowania głowy. Mam taką ambicję. Staram się w miarę możliwości, tak trochę powiem górnolotnie, uczyć myślenia. I to jest marzenie dla mnie, władza poprzez myślenie. Nie czyń niczego takiego, do czego nie jesteś przekonany. Ja cię do niczego takiego nie namawiam. I tu jest moja ambicja. Natomiast boję się każdej innej władzy. Abstrahując od tego, co się z Solidarnością działo dalej, że stała się no, zwykłym jakimś takim związkiem zawodowym, prawda, walczącym o przyziemne sprawy, a gdzieś ten prawdziwy etos Solidarności rozmył się. Natomiast to, co być powinno, jest w etyce Solidarności Tischnera. I gdybyśmy chcieli naprawdę zbudować jakąś prawdziwie nową Polskę, nie nową, ale prawdziwą Polskę, to budowanie tej Polski powinno się opierać właśnie na tej etyce Solidarności, którą wydobył z tego pierwszego ruchu ksiądz Tischner. 13 grudnia rano w niedzielę Marian miał wieść Józia na spotkanie Solidarności, nie pamiętam, wiejskiej czy jakiejś, do Suchej. Pojechał wcześnie rano i po jakiejś godzinie wraca. Mówi, że Józia nie ma. No więc byliśmy przerażeni, no bo już wiadomo było, wysłuchaliśmy w radio, prawda, że stan wojenny, że no to znaczy, że go już zwinęli, prawda, nie ma go. Nic nie jeździło, żadne tramwaje, nic, oczywiście o taksówce nie było mowy i on przyszedł właśnie do nas i wtedy pamiętam, żeśmy siedli i tak pewnie z godzinę opadało z nas to wszystko, ten cały strach, to napięcie. Józiu chyba godzinę chodził po pokoju. Tam jest powrotem od okna do stołu, no i cały czas, nie wiem, no coś w takim sensie, a jednak, no mówi, no wprowadzili ten stan wojenny, no. To był szok, no dla wszystkich był szok, no. Dla Józia był specjalny, bo jednak liczą na to, że to jakoś się przetoczy. Tischner był wielkim optymistą, uważał, że Solidarność przewróci ten reżim komunistyczny nie tylko w Polsce, ale być może w ogóle na świecie. No i jak wybuchł stan wojenny, to wszystkich nas nurtowało pytanie, co na to Tischner. Ja do niego trafiłem zaraz po wprowadzeniu stanu wojennego. Ja nie wiem, czy to było 13 czy 14. Dobrze zapamiętałem, co Tischner nam powiedział. Powiedział udawać trupa. Znaczy on się bardzo bał, żebyśmy nie robili, no, nie ryzykowali, nie narażali życia. Raczej nas namawiał do ostrożności. No i jak wiadomo, sam
wtedy postępował ostrożnie, nawet zbyt ostrożnie, co sobie potem do końca życia wyrzucał. Odprawiając wtedy słynne msze u świętej Anny i wygłaszając tam kazania, jakby nie przerwał swojego cyklu, a te kazania były wtedy oparte na refleksji nad Heglem. I pamiętam, że to ludzi strasznie jakoś też ubodło, że on tu stan wojenny wprowadzono, tu wszyscy są właśnie tacy rozedrgani, tu ich skrzywdzono, tu potrzebują wsparcia, tu właściwie to, co im jest potrzebne, to żeby ktoś się nad nimi pochylił i im powiedział, że to oni mają rację i tak dalej. A Tischner dalej z tym Heglem. I to dużo... Były takie reakcje tych nawet stałych bywalców tych mszy, że no jak to? To coś tu jest nie tak, dlaczego on nam nie mówi tego, co my byśmy chcieli usłyszeć. No, czy on wtedy zrobił dobrze, czy nie, to jest inna sprawa, ale on zawsze był człowiekiem, który nie mówił raczej tego, co ludzie chcieli usłyszeć. Hegel pisze tak, że musimy powiedzieć, że jak substancją materii jest ciężar, tak substancją, istotą ducha jest wolność. Duch jest siłą, dzięki której człowiek może ulatać wzwyż, może się wznosić ponad samego siebie. Człowiek, który ma świadomość wolności, jednocześnie czuje, jakby mu skrzydła wyrastały. Minęły jakieś 2-3 miesiące, może nawet krócej. Jeszcze Uniwersytet Jagielloński był zamknięty. Zamknięta była Papieska Akademia Teologiczna. Tischner otworzył nielegalne seminarium, no dalej, ze świętego Augustyna. I rzecz jasna, wszyscy czekaliśmy nie na to, co on nam powie o świętym Augustynie, tylko co nam powie o Polsce, o stanie wojennym, o sytuacji. I ja pamiętam dobrze jego słowa. Wszedł do sali, była taka cisza i on uśmiechnięty, spokojny powiedział: Hegel wszystko przewidział. Wyraźnie widać, że logika pracy zwycięża. Ja sobie wtedy pomyślałem, Nasser Mater, to tutaj czołgi, prawda, zomowcy, ludzie w obozach internowania, a ten mówi, że logika pracy zwycięża. Prawda? No to przeczekałem jakoś do końca tego seminarium i sobie obiecałem, że więcej moja noga na nim nie postanie. Rzeczywiście ja już nigdy nie uczestniczyłem w żadnych zajęciach Tischnera. Pierwszy taki wstrząs, jaki się znalazłem w Krakowie, początki, w stanie wojennym, jeszcze na początku, i ktoś tam napisał, bo on jeszcze wtedy na Marka mieszkał, i to było starte, ale było czytelne, że Tischner uczy tchórzostwa. To było dla mnie bolesne, osobiście i obelgą bolesną, bo to była nieprawda, on tchórzem nie był. I nikogo tchórzostwa ani dwulicowości nie uczył. Rano, kiedy wychodził na wykłady, zauważył, że jedna z sióstr zakonnych w chałacie skrzętnie zamazuje ten napis. I powiedział do niej: siostro, nie, siostra tego nie robi, może to i prawda. To trochę taka sytuacja pokazująca jakby stan jego ducha, prawda? Że z jednej strony on był przekonany, że ma rację, ale z drugiej strony no, czuł się osaczony, prawda? Trochę opuszczony w tej sytuacji. Trzeba właśnie pamiętać, że Józiu był tym, który no nie przestraszył się na pewno, prawda, Jaruzelskiego i wojny z Solidarnością, ale z drugiej strony nie był tym, który zagrzewał do boju, tylko tym, który uczył, jak przeczekać ten moment, jak właśnie się zbroić w milczeniu, i to raczej myśleniem niż na sposób militarny. Ewidentnie napięcie było. To napięcie było między tym Tischnerem, społecznikiem, którego znaliśmy skądinąd z tych kazań i tekstów dotyczących Solidarności, i nagle tym ściszonym filozofem, który właściwie zajmował się rzeczami abstrakcyjnymi. Zawsze wtedy przypominał nam fragment z historii filozofii, w której Hegel pisze fenomenologię ducha, nadsłuchując armat w bitwie między Francuzami a Prusakami. Fenomenologia ducha przetrwała,
a te zdobycze i klęski wojen napoleońsko-pruskich właściwie już rozpłynęły się w niepamięci. Więc Tischner chyba, moim zdaniem, postawił sobie takie zadanie, uratować pewnego rodzaju substancję myślenia przed tym, żeby to coś, co uderzyło w roku 81, ten zalew kłamstwa, siły, przemocy i właściwie takiego realizmu politycznego, temu należało odpowiedzieć jakoś. Jedni odpowiadali ostro kamieniami. Tischner miał, moim zdaniem, broń potężniejszą. Pamiętam, wiele kazań było wstrząsających. No na przykład, jak powstał stan wojenny, to ludzie byli przerażeni. I on wtedy powiedział kazanie, że stan wojenny uczynili Żydzi z Panem Jezusem, kiedy go zamknęli do grobu i postawili straż. I co się z tego stało? Nic. To samo, stan wojenny. Zrobili straż i co się stanie? Będzie zupełnie inaczej. Właśnie on, nie powiedziałem w jego słowach, tylko taką ogólną myśl, która zupełnie zmobilizowała ludzi do zupełnie innego myślenia. I to było bardzo piękne. W pełnym stanie wojennym, kiedy jeszcze tygodnik nie wychodził i kiedyśmy tak właśnie znowu się zebrali, żeby tylko wymieniać informacje i jakoś przezwyciężać tą atmosferę, która jest. Jak się zjawił ksiądz Tischner, popatrzył na nas i opowiedział nam anegdotę o powodzi, która płynie przez wieś i w której się unosi góralski kapelusz na wodzie, tylko ten kapelusz w pewnym momencie się zatrzymuje i idzie pod prąd, a potem znowu płynie z prądem, a potem znowu zawraca. I ktoś staje zdziwiony i mówi: na miłość boską, co to znaczy? A nic się nie dzieje, przecież to Józek Gąsienica orze. Franuś Gąsienica orze. I on na tym skończył. Po czym ja nie pamiętam nawet, czy on dłużej z nami był. Otóż myśmy na siebie wtedy spojrzeli zupełnie tak, jakbyśmy na nowo jakoś przejrzeli na oczy. To pamiętam ten zupełnie niesłychane poczucie, że przecież on nam powiedział wszystko to, o co chodzi, żaden ksiądz na kazaniu by nie zrobił tego lepiej, ani żaden mówca na wiecu, gdyby wiece mogły się odbywać. Prąd wyłączony, bo wtedy były wyłączania prądu, siedzimy przy świecach, jest około 10 osób i ksiądz Tischner mówi do nas Norwidem. Wyciąga książkę, cytaty i tłumaczy, że cała ta groza stanu wojennego, że to wszystko to jest rzecz, która minie. On nam powiedział, jeszcze parę lat i to musi paść, ponieważ takie są sytuacje obiektywne, a żeby wyjaśnić te sytuacje obiektywne, nie odwoływał się, co ciekawe, ani do ekonomii, ani do polityki czy czego innego, ale do poezji, do religii, do teologii, no i oczywiście do nadziei. Był przecież filozofem nadziei. I myśmy to zapamiętali i zapamiętaliśmy właśnie to, no żeśmy tak patrzyli, z grzeczności nie przerywali, nie zaprzeczali, no. No jest ksiądz i robi swoją księżą robotę. A potem mówiliśmy, no, prorok czy co?